Witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Gościmy u Tadeusza Gierczaka, osobę znaną w świecie gołębiarskim ze względu na to, że czołowo lotuje na wspólnych gołębnikach. Organizujemy teraz na naszym portalu supergolab.pl aukcję noworoczną jego gołąbków. Także za chwilę przedstawimy te gołębie. Tych gołębi będzie 10. Będą to bardzo fajne gołębie z super połączeń. Dokładnie. Także Tadeusz, może chwilę opowiesz. No cóż, dla tych, którzy mnie nie znają, to moje nazwisko to Tadeusz Gierczak, lotuję na wspólnych gołębnikach. Jeżeli chodzi o moje wyniki, no udało mi się kilka razy wylatać już pierwsze miejsce. Na przykład na wspólnym gołębniku Giewont miałem pierwsze miejsce w 2018 roku. U Sławka miałem w ubiegłym roku gołębia, który zdobył pierwsze miejsce w finale. Był to gołąb wybitny, był trzeci w półfinale i drugi przed półfinałem. Także myślę, że taki gołąb, był to bardzo wyjątkowy gołąb. No jeszcze był w ubiegłym roku świetny gołąb na Krakusie, który siadał 3 razy w pierwszej dziesiątce. Co takiego, jeszcze był gołąb kiedyś na Giewoncie, który też siadał tylko raz poza dziesiątką. No było jeszcze tych takich sukcesów, był pierwszy gołąb w Portugalii w tym roku, bo to było w maju. Wygrał finał przy bardzo silnej obsadzie, konkurencji, bardzo mocni hodowcy z zagranicy. W zasadzie było kilku tych najlepszych, 7-krotny mistrz świata w lotowaniu na wspólnych gołębnikach. Wichert, Lemens, wielki mistrz z Belgii, także myślę, że była to niezła obsada. No generalnie podstawą moich gołębi są moje, tak, ja je nazywam kokardise, a do tych gołębi dodaję gołębi od Hardy Krugera, od Klasa. Buduję w tym momencie też taką linię gołębi z Holandii. Są to gołębie z linii Kopmana, Hoyemansa, z tych najlepszych gołębi, które tam u nich są, z Harego. Z syna Harego mam tutaj dzieci, z wnuka New Harry, także myślę, że są to gołębie takie. No i są jeszcze te werkerki, które też wyśmienicie sprawdzają się u mnie w rozpłodzie. Świetnie latają właśnie te takie ciężkie loty. Także myślę, że na tym jest moja hodowla oparta. Może porozmawiamy teraz o początkach, jak to się zaczęło z gołębiami w ogóle u Ciebie. Jakie te były początki i od kiedy zacząłeś się interesować wspólnymi gołębnikami, bo to ciekawi no, dosyć dużą grupę hodowców, mnie też osobiście, i jak wpadłeś na pomysł właśnie lotowania na wspólnych gołębnikach, bo wiadomo, Ty nie lotujesz w oddziale. No tylko... właśnie. I z tego tytułu właśnie, że nie lotuję w oddziale, i takiej możliwości gdzieś tam nie było, bo moja praca zawsze była, gdzieś tam w delegacji byłem i tak dalej, ale no kochałem te gołębie i one zawsze gdzieś tam były, ale nie mogłem poświęcić im na tyle czasu, ile gołąb potrzebuje, dlatego w pewnym momencie postanowiłem, że spróbuję wspólnych gołębników, ale no zanim były wspólne gołębniki, to te gołębie były. No i tu była taka historia, że aż się wzruszam, bo generalnie muszę to powiedzieć, ale to moja mama opiekowała się tymi moimi gołębiami i siostra. No i dzięki nim są te gołębie, które są, bo tamte gołębie, które były właśnie u mamy, to one są podstawą teraz w tym moim rozpłodzie. One są tak jakby trzonem tej mojej hodowli. No i to takie no, wielkie podziękowania dla nich. No tata też pomagał, brat. Za to, że było tak, bo no, gdyby tak nie było, to gołębi by nie było w tym momencie. A na ten moment no, myślę, że te moje gołębie dla mnie to są no, fenomenalne, bo to, co one zrobiły do tego momentu w Polsce na wspólnych gołębnikach, no i ta Portugalia wygrana, myślę, że to jest takie no, wielki sukces, bo wygrać za granicą wspólny gołębnik, wiadomo, w Polsce też już jest niesamowita konkurencja, jest dużo dobrych zawodników, no ale jednak na zachodzie ci ludzie lotują na wspólnych gołębnikach powiedzmy ze 20 lat, także oni mają i doświadczenie, i dobre gołębie, dużo lepsze niż na przykład były dostępne dla nas Polaków, bo wiadomo, że te ceny za granicą były dużo, dużo wyższe niż były u nas i generalnie no, nie było nas stać na to, żeby się zasilać na przykład u takiego Hardy Krugera czy tam u Klasa, to absolutnie no, były to ceny kosmiczne i były to gołębie nieosiągalne. W tym momencie mam takie gołębie w swoim rozpłodzie i no, tutaj akurat też mi się tak udało, że te gołębie świetnie połączyły się z tymi moimi bazowymi gołębiami.
Co się okazało, wtedy jeszcze byłem nieświadomy, ale gołębia, którego miałem pożyczonego od kolegi, takiego kokardisa od Krzysia Kaciuby, okazało się, że te same gołębie były w rodowodach u Helmuta Klasa. I Helmut Klas łączył właśnie te kokardisy na gołębie od Hardy Krugera, na dzieci Black Powera i z tego były świetne gołębie w Afryce. I są do tej pory gołębie w rodowodach Klasa. Te gołębie są to naprawdę świetne, łączy je z najlepszymi gołębiami swoimi, jakie ma w hodowli. Myślę, że on też je bardzo ceni. U mnie są to gołębie zdecydowanie najlepsze i bardzo je szanuję. No i tak to później już się zaczęło, że no gdzieś tam dałem pierwszy raz na wspólne gołębniki. No, pamiętasz ten pierwszy raz, który to był gołębnik i w którym roku? Tak, to było chyba 7 lat temu. To był wspólny gołębnik WG Mistrzów. WG Mistrzów, Krakus i bodajże Kuźnica. I no taką chyba największą motywacją było to, że w locie pierwszym na WG Mistrzów mój gołąb usiadł drugi. Mhm. Było to niesamowita rzecz dla mnie, bo w życiu nie marzyłem o tym, żeby mój gołąb aż zdobył taką fajną nagrodę, a to był pierwszy lot i naprawdę to była taka wielka motywacja. Następną rzeczą taką, no wtedy te gołębie jakoś tam fajnie leciały, na Krakusie nawet był chyba 8. lotnik do finału i tak dalej, także no naprawdę te gołębie fajnie sobie radziły, nie? Czyli na Krakusie od samego początku bierzesz udział? W zasadzie tak, chyba miałem rok albo dwa przerwy, jakoś tak to tam wyszło, ale generalnie na Krakus lubię dawać, jest to fajny gołębnik, fajna obsada, bardzo dobrze opiekunowie, ludzie profesjonalnie do tego podchodzą, myślę, że jest to gołębnik na pewno godny polecenia i fajnie się z nimi współpracuje. No i tak to było i to był ten pierwszy sezon taki, no był ten gołąb drugi, były tam lotnik na Krakusie, no coś tam zdobywały te gołębie, także no ale w roku następnym przywiozłem gołębie na Śląsk, bo kupiłem sobie dom, zrobiło się trochę miejsca i mogłem te gołębie przywieźć i założyć hodowlę tu na Śląsku i to był właśnie taki rok kulminacyjny, myślę, że wtedy był no jeszcze większy, taka większa motywacja przyszła, bo moje gołębie zdobyły z jednej pary, miałem taką parę złożoną, mój gołąb 2489 połączony z samicą od Hardy Krugera wydał mi z czterech wysłanych gołębi na wspólny gołębnik, trzy zostały asami. Był drugi as na wspólnym gołębniku Gostyń, ten gołąb jest do tej pory u mnie, odkupiłem go. Jest to świetny gołąb rozpłodowy i jeden z moich podstawowych, nie? To był tak, drugi lotnik na Gostyniu, czwarty lotnik na Gostyniu i czwarty lotnik na Giewoncie, gdzie Giewont wtedy to był, powiedzmy, dla mnie kosmiczny gołębnik, była tam naprawdę mocna obsada, zawsze lubiłem obserwować tą rywalizację, było tam dużo dobrych zawodników i jak zobaczyłem, że mój gołąb jest czwartym lotnikiem, to znowu była ta motywacja plus te dwa na Gostyniu, no to było coś niesamowitego, nie? Z jednej pary trzy lotniki, cztery gołębie wysłane, trzy zostały asami, także tu już był naprawdę taki motor napędowy. No i od tamtej pory zacząłem gdzieś tam pojedynczo, czy po dwie, trzy sztuki, pięć sztuk sprowadzać te gołębie właśnie z tych takich typowych dobrych hodowli, to znaczy od Hardy Krugera, coś tam jest od Klasa i od tych gołębi, to są te bazowe gołębie, one naprawdę od tamtej pory zacząłem budować to swoje stado. No i tak ono do tej pory trwa i myślę, że te wyniki, które są, ja z nich jestem bardzo zadowolony, no bo w tych rodowodach to widać, ile te gołębie zdobyły, a druga sprawa to myślę, że też wielką sprawą jest to, że te gołębie latają świetnie też u innych hodowców. Oczywiście pewno u wszystkich nie latają, ale ci, którzy się przykładają do tego, robią wszystko z gołębiami, to co trzeba zrobić, czyli na przykład taki okres jak jest teraz, myślę, że gołębie gdzieś tam powinny być po kuracjach. Kto tego nie robi, to później ma pretensje do gołębi, do całego świata, że gołębie nie latają, a myślę, że żeby gołąb latał, musi być zdrowy. Dobre pochodzenie plus zdrowie. Żeby był zdrowy, to rodzice muszą być zdrowi. No dokładnie, dlatego myślę, że do tego rozpłodu gołębie muszą być przygotowane. Jeżeli one nie są przygotowane, to później nie możemy liczyć na wyniki, a myślę, że dużo ludzi zaniedbuje te podstawowe rzeczy, które są do zrobienia, a później gdzieś tam myślę, że no mają, są rozczarowani tym, że gołębie nie lecą. Druga sprawa to jest tak, że rywalizacja na wspólnych gołębnikach to jest zupełnie inna rywalizacja niż w oddziele, bo generalnie
Naszym zadaniem jest odchów młodych, wysłanie, a później już nie mamy wpływu na wynik, jakiego on robi, nie widzimy go, my go nie przygotowujemy, nie motywujemy i tak dalej, gołębie latają same. I albo się fajnie aklimatyzują, powiedzmy w danym terenie, czy w danym roku, bo to też nie jest tak samo. Myślę, że nawet nie wiemy chyba, od czego to zależy, że jeden rok jest bardzo dobry, drugi jest może troszkę słabszy, ale generalnie chyba to jest naturalne, bo no też są inni hodowcy, też dążą do tego, żeby dobrze lotować, wzmacniają się i myślę, że ta rywalizacja cały czas idzie do góry i myślę, że jest coraz trudniej powiedzmy rywalizować i zdobywać te czołowe nagrody, ale no nic, trzeba robić tak, żeby to było możliwe. Żeby być krok od konkurencji do przodu. No musimy zrobić wszystko na maksa i wtedy ewentualnie może być jakiś wynik z tego, powiedzmy, który nas zadowoli. No i cóż jeszcze, no to są te moje podstawowe gołębie, a teraz też buduję te gołębie, taką linię, chcę zbudować gołębi tych takich typowo holenderskie, to są holenderskie, coś tam belgijskie gołębi, troszeczkę w tych gołębiach też krew płynie. Są to gołębie generalnie w większości kopmany, bo na przykład są to też gołębie od Jana Hojemansa, ale wiadomo, że Jan Hojemans ma też opartą hodowlę na samicy, na dyrki, a była to samica od właśnie Kopmana, czy na przykład mam gołębie od Werkerka. Najlepsze ich gołębie, takie rozpłodowe, też wywodzą się z gołębi Kopmana, także myślę, że to jest, one są tam, mają te różne nazwy, Hojmans, Werker, ale to generalnie ta podstawa, myślę, że to są tam te gołębie od Kopmana. Ale spróbujesz je wprowadzać teraz w swoje gołębie? Tak, znaczy nie, na razie jeszcze czasem łączę takie parowanie i tutaj akurat na aukcji, która będzie, są tam gołębie właśnie z takiej krzyżówki i to też świetnie wypaliło, bo ja mam samiczkę w swoim rozpłodzie, to akurat w tym roku był po niej gołąb piąty na super kapie właśnie u Ciebie, Sławku, tam na super gołębiu. Ta samica właśnie z połączenia tych holenderskich gołębi na moje dała samiczkę, która jest u pana Jani i ona też wydaje świetne gołębie, na przykład właśnie w tej Tajlandii na Pattaji gołąb był świetnym lotnikiem, gdzieś tam chyba na Zagrzebiu coś tam dobrze latało, także to było właśnie już to połączenie, te moje kokardisy były łączone na te gołębie holenderskie i to też fajnie zaskoczyło, ale generalnie na razie skupiam się na tym, żeby te gołębie holenderskie łączyć na siebie, bo taka możliwość jest, one nie są tak bardzo jakoś tam ze sobą te linie spokrewnione. A widzę, że przynosi to dobry efekt, bo na przykład w ubiegłym roku samiczka właśnie z takiego sparowania, powiedzmy samiczka 100% tak jakby z gołębi holenderskich była połączona na samca oryginała z Holandii i z tego był gołąb, który usiadł 3 razy w pierwszej dziesiątce na Krakusie. Samiczka była 4., 8. i 9. z 625 km. Myślę, że to gołąb dla mnie bardzo wyjątkowy. I myślę, że niełatwo jest takiego gołębia wychować, także to też są moim zdaniem bardzo dobre gołębie, ale no mają świetne rodowody, takie bardzo kolorowe, jak to się teraz mówi. I wiadomo, że rodowód nie lata, ale ja przywiązuję wagę do tego, żeby gołąb miał dobre pochodzenie. Jeżeli ten gołąb jeszcze sprawdza się właśnie w lotach, to absolutnie jest to potwierdzenie tego, co pisze w tym rodowodzie. A tutaj akurat w tym wypadku te gołębie u mnie wydają bardzo dobre gołębie, bo właśnie przykładem jest ta samiczka. Były takie samiczki po oryginalnym Werkerku, które też świetnie spisywały się na wspólnym gołębniku na Krakusie i one tam siadały bardzo wysoko i czym ciężej było, tym one lepiej siadały. One teraz są w rozpłodzie u Patryka i Michała Wróbla i wydają świetne gołębie. Na przykład w Afryce siadały te gołębie bardzo wysoko w tym roku na Moledo, gdzieś tam na jakichś takich innych riaczusz czy coś takiego. Na tych gołębnikach te gołębie sobie bardzo dobrze radzą. No są to też, uważam, bardzo dobre gołębie. Są to gołębie, które wywodzą się z gołębi średnio i długodystansowych i one tam latają w Holandii, tam te 500 pod 800 km, także myślę, że one tak spełniają te moje wymagania, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, bo generalnie wiadomo, że cały sezon jest ważny, ale no najważniejsze są finały i chodzi o to, żeby te nasze gołębie gdzieś tam w tych finałach sobie radziły. Wiadomo, że jest to co roku też nie jest tak samo, ale dążymy do tego, żeby były wyniki powtarzalne, a wiadomo, że nie jest to łatwe. Ale myślę, że tutaj też nie mogę narzekać, bo rok ubiegły był takim, myślę, że wyjątkowym rokiem. Były pierwsze miejsce u Sławka, ten gołąb był wybitny, siadał 3 razy czołowo w 3 ostatnich lotach, 3 razy na pudle. Myślę, że to jest coś niesamowitego. Pierwszy, trzeci
i drugi przed półfinałem, gdzie w półfinale przyleciało trzy gołębie z wyprzedzeniem i ten goł mógł wejść również pierwszy do gołębnika, ale no tak to jest. Wszedł trzeci, myślę, że był to goł wyjątkowy i na pewno w moim sercu ten goł zawsze będzie. W tym momencie ten goł jest w posiadaniu w hodowli u Mariusza Chłopeckiego, którego serdecznie pozdrawiam. Mieliśmy się okazję poznać, bardzo fajny, sympatyczny człowiek. W tym roku z tego gołębia już miał 9. lotnika na super gołębiu, także myślę, że gołąb jakoś tam sprawdził się też w rozpłodzie. No i cóż jeszcze? Straciłem trochę wątek. Dobrze, ja zadam teraz pytanie. To może tak dla hodowców, którzy by chcieli rozpocząć swoją przygodę ze wspólnymi gołębnikami. Jaką masz radę dla nich? Co jest według Ciebie najważniejsze, żeby osiągać sukcesy, żeby otrzeć się o tą czołówkę? No myślę, że w tym momencie już jest to łatwiejsze, bo mamy większy dostęp do dobrych gołębi. Także myślę, że jeżeli bym miał zaczynać w tym momencie, to na pewno zacząłbym od bardzo dobrych gołębi, od takich gołębi, które jeżeli chcemy latać na wspólnych gołębnikach, to myślę, że trzeba się zaopatrzyć w gołębi, które dobrze sprawują się na wspólnych gołębnikach. Jeżeli chcemy latać, nie wiem, w kategorii A, B czy C, to szukamy gołębi pod dany dystans, bo wiadomo, że jeżeli ktoś chce latać, nie wiem, maraton, to jeżeli kupuje gołębie na krótki dystans, to raczej takie coś sensu nie ma. Czyli albo kupujemy gołębie po lotach ze wspólnych gołębników, albo udajemy się do hodowcy, który lata czołowo. Dokładnie. I gdzieś z tych linii gdzieś tam próbujemy. No dokładnie, zakupić. Bo musimy sobie to gdzieś tam zrobić jakieś analizy, poobserwować, jakie linie latają na tych wspólnych gołębnikach, co się sprawdza i gdzieś tam podejmować decyzje. Wiadomo, że no nie jest to łatwe, bo później to, że kupujemy dobre gołębie, to jest pierwszy krok, ale generalnie musimy poświęcić jakiś tam czas i powiedzmy postępować z tymi gołębiami tak, jak to właśnie ma być. Jest jakiś program całoroczny. Każdy cykl tego roku jest inny. W jednym roku, no wiadomo, jest przygotowanie do rozpłodu, no to wtedy gołębie są kuracje, szczepienia i tak dalej. Przygotowujemy gołębie pod tym kątem. Później, jeżeli jest rozpłód, no to znowu dbamy o to, żeby te gołębie, które nam mają zdobywać dobre nagrody, żeby one po prostu były dobrze odchowane. Czyli dobra karma, jakaś tam, nie wiem, suplementacja musi być odpowiednia, żeby te gołębie wzrastały, żeby były dobrze rozwinięte, bo tylko takie gołębie mają szansę zdobyć coś dla nas takiego, no powiedzmy, wyjątkowego, żeby nie były tylko tłem, a żeby od czasu do czasu, już nie mówię, żeby to był każdy lot z wynikami jakimiś tam czołowymi, ale myślę, że no żeby do tego doszło, to gołębie muszą być naprawdę dobrze odchowane i wysyłając takiego gołębia na wspólne gołębnik, to my musimy mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko w 100%. Dokładnie. Tak, i że on ma, że przede wszystkim jest zdrowy, tak. Ma szansę na wygranie. Oczywiście, nie? Bo no, jeżeli gdzieś tam my wkładamy w to swoje pieniądze, bo kupujemy gołębie rozpłodowe, karmy, suplementy, to wszystko są rzeczy nie tanie w tym momencie, no odchowanie młodego gołębia też jakieś tam pieniążki nas kosztuje, no i wysłanie na wspólny gołębnik to też jest opłacenie drużyny. Są różne gołębniki, są powiedzmy droższe i tańsze, ale mimo wszystko są to pieniądze, które trzeba wydać i teraz tak, no... Gołąb spotyka się z tysiącami innymi gołębiami, z tysiącami innymi chorób, dlatego on musi być naturalnie odporny, tak? Dokładnie. Musi mieć tą naturalną odporność. Perfekcyjnie gołąb odchowany, a przede wszystkim on też musi mieć cechy takie wrodzone, bo dokładnie. My o pewne rzeczy możemy zadbać, ale później ten gołąb sam musi sobie dawać radę z tą florą bakteryjną, z którą się tam spotyka, musi się dobrze aklimatyzować do danego terenu i to też myślę, że jest ważne, bo no nie wiem, są różne tereny. Na czasem jest tak, że gołębie fajnie się aklimatyzują, latają, nie wiem, dobrze w górach. Jedne dobrze latają nad morzem, a my dążymy do tego, żeby nasze gołębie latały w każdych warunkach. Także myślę, że to jest ważne, ta aklimatyzacja to jest jedna z ważniejszych cech, jakie gołąb powinien posiadać. No i to wrodzone zdrowie, nie? To, co robimy i odchowujemy zdrowego gołębia, ale on musi mieć tak jakby predyspozycję do tego, że on jest zdrowy, jest silny fizycznie i sobie radzi, powiedzmy, z tymi niedogodnościami sam. No i co takiego jeszcze? No muszą to też musi mieć predyspozycję do latania. Do latania, właśnie. To też jest ważna sprawa, też hodowcy o tym chyba też tak nie zawsze myślą. Nie? No dokładnie, bo możemy sobie kupić, nie wiem, jakieś super gołębie, ale no musimy też wiedzieć, jak ktoś postępuje z tymi gołębiami, czy poświęca... Człowiek, który osiąga dobre wyniki, musimy znać, powiedzmy, powinniśmy znać
system, jakim lotuje i jak te gołębie się sprawują. Czy one potrzebują dużej motywacji do dobrego latania, czy są to gołębie, które potrafią w takich normalnych warunkach gdzieś tam funkcjonować i powiedzmy nie wymagają aż tyle czasu, tyle treningów, opieki, nie wiadomo jakiej suplementacji, a po prostu osiągają dobre wyniki. Także tutaj musimy spojrzeć na ileś tam tych płaszczyzn, jak to tam wygląda ta hodowla, jak te gołębie, pod jaki dystans są i tak dalej. No i nie wiem, no są hodowcy, którzy zwracają bardzo uwagę na wygląd, to myślę, że akurat to, no to wtedy też to trochę jest trudniejsze, bo generalnie nie zawsze te gołębie na wspólnych gołębnikach wyglądają. Tu się nie przekłada ten wygląd tego gołębia na wynik. Nas interesują bardziej te takie walory praktyczne, powrotność lotowa. Jest duża liczba hodowców, która ocenia gołębia w ręce i powiedzmy, jak mu się nie podoba, to go nie wprowadza do hodowli. A myślę, że nie do końca to jest takie miarodajne, bo nie zawsze te ładne gołębie dobrze latają. Oczywiście są takie, ja tego nie wykluczam. I też dążę do tego, żeby moje gołębie nieźle wyglądały, bo wiadomo, że ta hodowla też musi iść w kierunku poprawiania tych walorów i tak dalej. Myślę, że te moje akurat gołębie tutaj nie wymagają aż tak wiele tych takich jakby zabiegów kosmetycznych, poprawiania wyglądu, bo powiem taką rzecz, że kupił sobie gołębie ode mnie kolega Artur Wuj i w tym momencie, w tym roku wystawił gołębia po moim samczyku na wystawę ogólną okręgową, na wystawę okręgową Zielonej Góry i gołąbek wystawił dwa te gołębie po moim samcu. Jeden zdobył trzecie miejsce, drugi zrobił czwarte miejsce i to w kategorii standard. I ten, który zdobył trzecie miejsce, będzie reprezentował okręg Zielona Góra w standardzie samczyk, także myślę, że te gołębie też chyba nieźle wyglądają i o to chodzi, żeby też wyglądały, ale myślę, że dla mnie to nie jest taka najbardziej istotna sprawa. Ja aż tak bardzo tam nie mam parcia na ten wygląd, choć jeżeli gołąb dobrze wygląda, to jest to na plus dla niego, nie? Generalnie muszę powiedzieć, że no, te moje gołębie też wywodzą się z tych dobrych hodowli. Myślę, że praca, jaka tam była wykonana, ta selekcja, bardzo mi ułatwia pracę z tymi moimi gołębiami, bo ja już nie muszę tego robić w takiej, nie muszę być takim znawcą. Są to gołębie ze świetnych hodowli, dobrze wyselekcjonowane gołębie, które latają, nie wiem, w zasadzie na całym świecie, bo gołębie Hardy Krugera czy Klasa, czy nawet te Werkerki, Hendrixy czy Kopmany są to gołębie bardzo uniwersalne i latają na całym świecie, zdobywają czołowe nagrody na wspólnych gołębnikach, także myślę, że miałem taką jakby, mam ułatwioną pracę z gołębiami, bo ja już nie muszę aż tak bardzo z tymi zwracać na uwagę na te rzeczy. Oczywiście przy parowaniu zwracam uwagę na pewne jakieś tam walory, którego ma i na jakie ma minusy i po prostu staram się to niwelować poprzez dodanie partnera. Jeżeli, nie wiem, na przykład jeden gołąb jest jakiś potężniejszym gołębiem, to dostaję gołębia mniejszego, żeby gołębie, powiedzmy, które mają się nam urodzić, były średniej budowy ciała, bo takie najbardziej preferuję, ale też nie przekreślam tych małych, myślę, że one też są bardzo waleczne i na wspólnych gołębnikach te małe gołębie świetnie sobie dają radę. Duże gołębie też, ale generalnie wolę te średnie i mniejsze, także taki jest. Skapa, ten, który przyleciał twój gołąb, samczyk, nie należał do małych gołębi. No, także one takie są, no jeżeli tam wiadomo są, samce są naprawdę takie mocne, dobrze rozbudowane i niektóre są naprawdę potężne. Tutaj, nie wiem, demonstrowałem swoje te niektóre gołębie, na przykład drugi jazd z Gostynia, jest to przepiękny gołąb i ten gołąb dla mnie jest gołębiem wyjątkowym, nie dość, że jest pięknym gołębiem, naprawdę, kto go widział, to wie, o czym mówię, ale no, jest też świetnym gołębiem rozpłodowym, także myślę, że no, miałem dużo szczęścia z tymi swoimi gołębiami i że trafiłem na takich ludzi, którzy gdzieś tam pomogli mi zdobyć te moje gołębie, a no, reszta to już jest praca, trochę szczęścia, no i tyle, no i żona. I żona, która jest wielkim wsparciem dla mnie. Jej też muszę podziękować, bo no, akurat teraz pracuję przez ostatni rok na miejscu. Jestem codziennie w domu, ale generalnie jak jeździłem gdzieś tam w delegację, nie było mnie czasem tydzień czy dwa w domu. Ona dawała sobie świetnie radę z tymi gołębiami, także... Nawet mówiła, że lepiej niż ty. No być może. Są tacy, którzy tak twierdzą. Nie wiem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Być może trochę chyba jest w tym racji, ale no nic. Będę się starał jej dorównać chociaż w jakimś stopniu. No i cóż,
Myślę, że wielkie szczęście miałem w życiu, że miałem takich ludzi gdzieś tam zawsze z boku, którzy jak mnie nie było, to byli ludzie, którzy pomagali mi w tej hodowli i no wielkie dzięki im za to. I love you. Także to tyle, dziękuję bardzo serdecznie. Myślę, że gdzieś tam właśnie wsparcie tych bliskich naszych jest najważniejsze, jest tak? ważne, tak, bo to dużo pomaga i myślę, że fajnie można przegadać pewne rzeczy i nawet czasem jak jest jakaś inwestycja w gołębie, to ta druga osoba, jeżeli to zrozumie i widzi później efekty tego, że idziemy do przodu z tą swoją hodowlą, to oni to później jest tolerancja tego, że od czasu do czasu trzeba coś nawet tam naciski są, zainwestować. Trzeba zainwestować, no dokładnie, także myślę, że rozmawiać, pracować razem ze sobą, wypracować jakieś dobre, nie wiem, system pracy, współpracy i myślę, że z tego mogą być fajne efekty, dużo zabawy, dobrej zabawy. Sukces to przede wszystkim miłość do gołębi, a my, żony hodowców, nie możemy przeszkadzać, zawsze pomagajmy, musimy być z nimi, no tak, wspierać, kochać, no oczywiście, budować. Wtedy jest łatwiej. Pyszne rzeczy, także i dziękujemy Tobie, Sławku, że regularnie do nas przyjeżdżasz. Bardzo zawsze miło się tak. Tutaj wielkie dzięki. Jesteś zawsze mile gościem. Współpraca jest niesamowicie dobra, owocna, także naprawdę tutaj także o tobie wielkie dzięki, bo dzisiaj jest Sylwester, a Sławek poświęcił nam czas i tutaj przyjechał do nas, także wielkie dzięki jeszcze raz, no i na pewno będziemy współpracować, bo to jest ok, jest wszystko tak jak ma i być. Jesteś porządnym człowiekiem, dobry lot. Dobry lot. Dobry lot, pozdrawiamy wszystkich serdecznie.